4 godziny planowane w tą z powrotem. No nie, godzina 51, no z powrotem już szybciej, nie? Jesteśmy już na parkingu w Żubraczem i stąd będziemy startować na dwa wierzchołki, na Wołosań i na Hyrlatom. Dzisiaj pójdziemy na Wołosań. Niby godzina 45 jest do podejścia do szczytu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szczyt jest zarośnięty, tak więc tam widoków specjalnych nie będzie, ale pokażemy wam ten szlak. Jakby ktoś chciał też koronę Bieszczad robić. Dobra, zaczyna się pierwsza poważna górka. Pierwsza przeszkoda terenowa. Wchodzimy na Wołosań od takiego placu, gdzie drzewo się złoży z gór. Szlak zielony. Widać na początku taki potoczek. Idź obszaj, daj znać. Tą polną drogą idziemy krótki kawałek, może 300-400 metrów i zaraz wbijamy na lewo na szlak, który nas prowadzi od razu do lasu. I tak z tego wygląda, że idziemy na razie przy tym strumieniu. Nie robiliśmy tutaj nigdy Wołosania. Idzie na szczęście. Szczerze. No szlak nie jest w sensu użytkowany. To widać od razu. Ścieżka zarośnięta. No bardzo zarośnięta. Górą, lewo. Taka mała przeprawa, nie? Same przeszkody. Uważaj po nogi. Cały czas jest takie chaszcze. Jest chaszcze. Ścieżka kompletnie niewydeptana. Ta ścieżka w ogóle została niedawno wytyczona. Znaczy niedawno, kilkanaście lat do tyłu. Ze względu na to, że tam ta droga wymyszkowa drewna, żeby się tam turyści nie kręcili. Ja myślałam, że on się schyli, proszę państwa. Jeszcze by mi coś pękło. Fajny na razie szlak. Na razie jest super, bo nie jest stromo pod górę. Świetnie. Każdy szlak ma coś w sobie. No jesteśmy na równym 2,5 km szlaku. No i tak... Zaczyna się robić ostro. Ostro się już zaczęło robić jakieś 700 metrów temu, nie? Generalnie może... Po górce to będzie widać, jakie jest nachylenie. No co, no myślę, jeden krok to w poziomie, w pionie 50 cm będzie. Dwa, trzy, takie malutkie kroki robisz, nie? Zobaczcie, o ile już jest wyżej ode mnie, zaraz z kadru zniknie. Ja już się wypłaszczę powoli. Dobrze, ludzie, kolejne 800 metrów podeszli, żeśmy i cały czas idziemy pod górę. Jak to na szczyt. Ale nie było wypłaszczenia od jakiegoś półtora, od jakiegoś 1700 metrów, czekaj, zobaczę dokładnie. No, od jakiegoś 1700 metrów nie było wypłaszczenia. Ale jest fajnie. Tak wygląda selektywna wycinka drewna. Zostawiamy to, co dobre tylko, czyli proste drzewa. I zobaczcie, ile jest ich tutaj zostawionych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na odcinku 100 metrów kwadratowych. Słuchajcie, dotarliśmy do przysłupu. Przysłup to takie wzniesienie tuż przed szczytem, czyli teraz będzie krótkie zejście na dół i dość strome podejście na właściwy szczyt. Zostało nam tutaj tak orientacyjnie jeszcze mały kilometr, myślę, żeby dojść do Wołosania. Trasa bardzo fajna,
Ale pogoda się psuje, mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem zejść. No. Szefowa już tutaj ubrana, kurczę, jakby śnieg miał spać. No ale jest gitara, idziemy na dół. Na dole pewnie cieplej. I tak jak żeśmy wam mówili, zejście z przycupa kilkaset metrów. No i jesteśmy na ostatnim podejściu. Oczywiście podejście dosyć strome. Tu jeszcze tak kawałek, ale tam ta końcówa będzie stroma, już widzę stąd. Podejście szczytowe bez zabezpieczeń. No i tak grajmy w Wołosania, idziemy do najwyższej kulminacji. Dobrze ludzie, już jesteśmy prawie na szczycie. To już ostatnie proste. Powinniśmy w niedługiej przyszłości dotrzeć. Jeszcze troszkę. 1064 metry nad poziomem morza jesteśmy. Jest Wołosań. Jest Wołosań, jest tabliczka kochanie. Szybki posiłek na Wołosaniu. No w sumie spóźnienia według znaków mamy 20 minut kochanie. Tak. No ale też żeśmy zdjęcia robili, nagrywali. Szczyt wygląda w ten sposób, jest cały zarośnięty. W zasadzie tu nic nie widać. Bieszczadzkiego anioła macie tutaj tylko. Zejście tutaj na dół, jest to najwyższa kulminacja Wołosania. Tutaj się idzie ostatni kawałek, to idziemy grzbietem Wołosania. A w ogóle na Wołosań od przysupa wchodzimy trawersem. Idziemy trochę na zawietrzną, coś zjeść i napić się. I idziemy na dół z powrotem. O, coś zjemy. Wołosań zdobyty. Jeszcze 4 zostały. Żegnamy Wołosań. Idziemy z powrotem dalej. Ubrani, bo trochę zimno. Prawie to, proszę Państwa, nagrałam. Czy jesteś cały, kochanie? Żyję, kurwa. Noga, ręka cała? Wszystko całe, ale ślizgawica straszna. Oto. Błoto, proszę Państwa, lecicie jak po śniegu. Tutaj? Tak. A my wejdziemy przez tym placem do ulicy. Myśmy tam zaparkowali trochę dalej, to musimy jeszcze z buta dociągnąć. A tak jak ten samochód tutaj wyjeżdża, tak na, jest tutaj taki mały parking usypany właśnie na Wołosaj, żeby... Można tam stanąć, nie trzeba, to gdzie można chce. Można tam stanąć, nie trzeba, no ale my musimy tam iść jeszcze 200... To jest parking. 200-300 metrów. Kolejny szczyt zaliczony, tylko się cieszyć. Idziemy na kawusie. Dzisiaj bez pączka, bo nie ma sklepu koło. I co, melduje koniec szlaku, który jest przy naszym aucie. Parking Maniowa. Bardzo fajne, ciche miejsce. Tuż przy drodze na Komańcze. Tu żeśmy się zahaczyli ze względu na to, że tutaj jest LTE internet, można coś miało z internetu skorzystać, parking jest darmowy. Namiary wam tutaj na dole wrzucimy. No dalej już nie pojedziemy, bo jest zakaz. Tutaj najbliższe miejsca stąd, to macie jeszcze parking zjeżdżą widokową w Szczerbinach w stronę Cisnej, jakieś 4 km, może 5 za Żubraczem. My tutaj będziemy jechać jeszcze na Żubracze z powrotem jutro, tak jak żeście już widzieli, dzisiaj był Wołosań robiony, jutro z tego parkingu będziemy robić Pierlatą. Fajne miejsce, jeszcze oblatam wam dronem, mam nadzieję, że się nie rozpada. Zobaczycie sobie, jak to wygląda.